ze względu na brak środków i późną porę nie była zrealizowana. Ja teraz nowej pani kierownik, pani Janeckiej, przypomnę tą sprawę i myślę, że w najbliższym czasie po prostu się zajmie. Następną sprawą jest sprawa ścinania chwastów i trawy na poboczach. Tak się składa, że zima, która już odeszła parę miesięcy temu, była bardzo uciążliwą i przeciągającą się. Znaczna część budżetu z rejonu dróg została wykorzystana na dodatkowe jeszcze kwietniowe czy marcowe odśnieżania poboczy oraz na dróg oraz na naprawy. W związku z tym, jeśli by środki jakieś były w powiecie, byśmy musieli dodatkową ilość tych środków przekazać na dwukrotne wykaszanie poboczy. W związku z tym podjęliśmy decyzję, że będzie jednokrotne wykaszanie poboczy na zarządzie, łącznie z rejonem dróg powiatowych, że jeden raz będą wszystkie te wykoszenia robione. Ale żeby te chwasty tak i trawa nie zarastała, a więc mechanicznie skrzyżowania były wycinane, wyjazdy z dróg podporządkowanych, przystanki autobusowe. I to było zrobione, żeby widoczność i bezpieczeństwo na tych drogach nie było zagrożone. W tej chwili już od tygodnia ściągnik z kosiarką od Gostynina te rowy przy tych drogach, te pobocza wykasza. Myślę, że pod koniec tego tygodnia będziemy mieli go na terenie naszej gminy. I sądzimy, że jedno wykoszenie tych rowów to jest około 70 tysięcy złotych. A więc troszeczkę by wspomogło przy jakichś tutaj tych budżetach skromnych, by w razie zima by była 2013-2014 już w grudniu czy w listopadzie cięższa, a więc te środki by były zaoszczędzone na po prostu utrzymanie tych dróg. Następną sprawą jest sprawa zbierania śmieci przy ulicy Łukasiewicza. Ona była po jednej stronie, a po drugiej nie. Ja dokładnie tej sprawy nie znam, ale z panią kierownik Janecką porozmawiam, dlaczego tak się stało, że po jednej zebrali, a po drugiej za parę dni. I myślę, że odpowiem, bo w tej chwili moja odpowiedź pewnie nie byłaby kompetentna, bo nie wiedziałem o tej sytuacji, a po prostu wyjaśnię, dlaczego tak się stało, że oni z opóźnieniem jakąś tam drugą część zbierali i odpowiem szczegółowo. Dobrze, dziękuję. Dziękuję bardzo panu radnemu. I po prostu ten temat śmieci się rozpoczął w związku z tym, że sołtysi przede wszystkim, bo radni znają temat śmieci, ustawy, która wchodzi w życie z dniem 1 lipca. Pan drugi jest po posiedzeniach na radach odnośnie wyboru firmy, która będzie tutaj naszą gminę obsługiwać. W związku z tym oddaję głos panu wójtowi, aby udzielił informacji, szczególnych informacji na temat śmieci, odbioru śmieci. Proszę państwa, Związek Gmin został podzielony, jak już wcześniej sygnalizowałem, na dwa sektory. Sektor jeden to jest sektor z tamtej strony Wisły, mówię o gminach, i z tej strony to jest gmina Łódź, Gostynin, Szczabin Kościelny, Pacyna i Gorny. Po to było zrobione, żeby przyciągnąć z możliwością później wyłonienia przetargu jak największej ilości odbiorców tych śmieci. Tak też się stało i z tamtej strony Wisły wygrała firma konsorcjum Remontis Sita, z naszej strony firma Veolia, firma, która jest znana może nie na terenie naszej gminy, ale zbierała na terenie miasta i gminy Gostynin, firma z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim, natomiast bazę mają na Podrzecznej w Kutnie i uważam, że będzie to robione w kooperacji z ekoserwisem, który pracował na naszym terenie i dał się poznać z jak najlepszej strony. W pierwszym sektorze osoby stawki, przeliczając na osobę, stawka była 5,80, tu 6,20 z naszej strony, natomiast tu były tańsze te duże pojemniki, tam mniejsze. Związek Gmin nie mógł wcześniej podjąć działań, dopóki nie podpisze umów z wykonawcą. Nie wiem, ale prawdopodobnie umowy już są
podpisane, ponieważ jutro, a w zasadzie dzisiaj, przed 15, mają się pojawić ulotki, gdzie my przywieziemy, dostarczymy sołtysów i tu prośba do sołtysów, aby to jak najszybciej dostarczyć mieszkańcom, żeby każdy wiedział, jak ma segregować śmieci. My tu mamy ze strony internetowej taką ulotkę, ale ona jest mało czytelna, będzie to większa, żeby każdy wiedział, jakie będą worki, bo to będą 3 worki, będzie worek niebieski, żółty i zielony. Zielony prawdopodobnie na wsi my nie będziemy go używać, bo to są reszki z pielęgnacji ogródka, skoszona trawa, kwasty, opielone gałązki, obierki warzyw i owoców. Większość rolników ma płyty obornikowe, czy zagospodaruje to w inny sposób. Natomiast są ważne te 2 worki i pojemnik, które będą dawane za darmo. Każdy mieszkaniec, ten, który się zdeklarował, będzie miał pojemnik na zmieszane i na tworzywa sztuczne, papier, makulaturę, metale. To będzie worek niebieski, opakowania szklane, będzie worek żółty. Proszę Państwa, czy firmy zdążą do 1 lipca dostarczyć pojemniki i worki? Nie jestem w stanie dzisiaj odpowiedzieć, bo wszyscy mieliśmy wątpliwość. Gdyby nie, na pewno ten miesiąc będzie traktowany z małym przymrużeniem oka, ponieważ będą to przyczyny jakby niezależne od mieszkańców. Tak może być, że... Pojemniki to mamy przecież. No tak, ale te pojemniki, które są z ekoserwisu, bo za te pojemniki, ja nie mogę akurat znaleźć swojej prywatnej umowy, ale prawdopodobnie my te pojemniki już żeśmy spłacili w pierwszej umowie, bo my żeśmy spłacili dzierżawę i po iluś latach... Ale ja dzwoniłam w tej sprawie, to mi w ekoserwisie powiedzieli, że to nie to, że my płaciliśmy im taki niby jakiś tam kaucję, no nie? Tak. To nie, jeżeli byśmy w ciągu 5 lat nam by się uszkodził ten pojemnik, to oni by zabrali i dali drugi, a tak to musimy te oddać. No na razie nie zbierają, inne firmy, które startowały, bo startowały jeszcze 3 firmy, była to konsorcjum gospodarka Gmina plus Partek i Ecomas, ta firma przegrała i oni pojemniki wszystkie zabrali. Nie wiem, o ile wejdzie ekoserwis, może będą wykorzystywane te pojemniki są. Ja tu nie chcę Państwa wprowadzać w błąd, ale no, firma ekoserwis dała się poznać na naszym terenie raczej z dobrej strony, nigdy nie było problemów. Natomiast słuchajcie, jak to będzie funkcjonować? No, obserwując sytuację w kraju, to pewnie będzie wiele jeszcze pytań, wiele wyjaśnień, wiele wątpliwości w trakcie. My jutro ulotki postaramy się do każdego dostarczyć, żeby jak najszybciej mieli to mieszkańcy. Worki z kodami kreskowymi i pojemniki. Już jesteśmy uzależnieni od firm, ponieważ firma będzie każdemu dostarczać. Tyle, co na dzień dzisiejszy mogę Państwu powiedzieć, gdy będę wiedział, jak będziemy dotarli do sołtysu i tłumaczyć wyjaśnienia. Dziękuję Panu Wójtowi. Czy ktoś chciałby jeszcze w sprawie śmieci? Proszę bardzo, Pan Radny Durmaj. No jak długo jest podpisana ta umowa z tym? Jeszcze raz pytanie. No jak długo podpisana jest ta umowa? Dodajcie na 36 miesięcy, ale nie jest czy na 30 miesięcy. Nie jestem w stanie powiedzieć. Nie, ja mówię o umowie Związku Gmin z firmą. Tak, o tym. Natomiast my uchwały Rady, jak Państwo widzicie, my mamy 7 zł, tu jest 5,86 20. O ile będą oszczędności, Związek Gmin będzie podejmował uchwałę o mniejszych stawkach. Natomiast jaka będzie ściągalność? Trudno powiedzieć. Niesegregowane 16 zł. Pierwszy miesiąc można jeszcze wyrobić. To znaczy trzeba, ale myślę, że nikt tego aż tak do końca nie będzie zgłaszać. Dziękuję Panu Wójtowi. W związku z tym, że zbliżamy się do finału dzisiejszego obrad, wolne wnioski radnych i zaproszonych gości. Bardzo proszę. Kto z Państwa chciał zabrać głos? Bardzo proszę. Pan Radny Sołtys. Radny, przepraszam. No ale był radny, także
Ja w zasadzie miałem pytanie do pana kierownika Rediru, czy posterunku, tam różnie się te stanowiska zmieniają, nie ma go. Już chciałem wytłumaczyć na wstępie, przepraszam, że wezmę słowo, musiał, bo ma pan czynności w Szczawinie, ale kazał wszystkie wnioski przesłać na piśmie, odpowiedź pisemnie. Nie wiem, czy wiadomo w gminie, może pan wójt wie, może też nie, że zaczęły się przeglądy na wsi przez cyganów. Zdarzyło się to nie cały kilometr od moich gospodarstw. Jedno najazd był w miejscowości Sejkowice, a drugi w miejscowości Łuszczanówek u pana Ciechomskiego i tu tam jest takie gospodarstwo zadbane, ale nie zamieszkałe. Szykują sobie, tam mają się wprowadzać i tam cygan z cyganeczką sobie przegląd robi. I prosiłbym poprzez pana wójta, żeby tam uczulić policję, żeby nie kontrolowali tylko rowerzystów po piwku, ale przyjechali i zobaczyli, co tam robią jakieś samochody. Dziękuję panu profesorze. Oczywiście przekażemy ten wniosek do komisariatu policji. Dobra, czy tak państwo jeszcze chciał zabrać głos? Proszę bardzo. Ponieważ nie ma więcej zgłoszeń, dziękuję państwu. Mieszkańcy nie mogą zabrać głosu? Zamykam obrady. Panie przewodniczący. 29. sesji Rady Gminy. Nadal nie mogą mieszkańcy zadawać głosu na sesji? Zabierać? Dziękuję państwu za udział. Odebrało mowę, panie przewodniczący. Jeszcze nie mogą.